Kasia, dziś przychodzę do Was z projektem Denko. Filmiki takie pojawią się dwa. Podzielę je na dwie części, dlatego że za dużo tego wszystkiego się nazbierało. I dziś pokażę Wam tą część makijażową, a następnym filmiku będzie pielęgnacja. Jeśli chodzi o te produkty do makijażu, to jest wszystko, co codziennie używacie, czyli podkład, puder, bronzery, tusz do rzęs. Wszystkie te produkty zakupiłam jesienią na promocjach w Rossmanie i w Naturze. I zacznę może od podkładu. Podkład Astor Skin Match w kolorze 100 Ivory. Ostatnio mówiłam Wam, że kupiłam go sobie na promocji w Rossmanie. Ten całkiem niedawno wykończyłam. Super podkład, bardzo ładnie nawilża skórę, naturalnie wygląda, nie robi efektu maski i co, słuchajcie, najważniejsze, ma piękny, neutralny, beżowy odcień, bez różu, bez pomarańczy. Naprawdę na mojej cery nadaje się on idealnie. W ogóle bardzo dobrze się spisuje. To jest taki dla mnie drugi trochę krem. On wyrównuje koloryt, ale nie oczekujcie tutaj wielkiego krycia po tym podkładzie. Nie spodziewajcie się wielkiego krycia po tym podkładzie, więc jeżeli macie skórę, która nie jest zbytnio wymagająca, to jak najbardziej ten podkład Wam polecam. On kosztuje około 48 zł. Kolejnym produktem jest... może puder Wam pokażę. I to jest Catrice Prime and Fine. Jest to wodoodporny puder matujący. To, czy jest wodoodporny, to ja tego nie wiem. Natomiast dobrze matuje skórę, ładnie wygląda naturalnie. Pokażę Wam w środku. Ja go tutaj wyskrobałam. Ja zawsze jak mam taką resztkę, co mi zostaje, takie denko, to słuchajcie, wyskrobuję to i wywalam, dlatego że... O, moje usta widzicie w lusterku. A to dlatego, że nie lubię, bo mi się to sypie potem, słuchajcie, wszędzie. Na spodnie zawsze wysypie i gdzieś tak, więc wolę to wyskrobać i wywalić. Natomiast jeśli chodzi o opakowanie, to jak widzicie z lusterkiem, po prostu rewelacyjne, bardzo dobrze mi się sprawdzało, często z niego korzystałam. I co, ja go polecam. Dla mnie naprawdę bardzo dobry puder za cenę około 17 zł. Mam też dwa bronzery kultowe. Są to bronzery do konturowania z Kobo. Mam 308 Sahara Sand, który kupiłam jako pierwszy, potem dokupiłam 311 Nubian Desert. To są jedne z niewielu bronzerów na rynku naszym polskim, które właśnie nadają się do konturowania. Są matowe, bez żadnych drobinek, mają piękne, zimne odcienie, ale pamiętajcie, że nie zawsze i nie każdemu taki kolor pasuje. Ja jeśli miałabym w ogóle wybrać, to wybrałabym ten 308 Sahara Sand, dlatego że on był delikatnie bardziej taki żółtawy od tego 311. Ten 311 wpadał taki fiolet trochę i to było bardzo dobrze widać, jak położyliście sobie oba te bronzery koło siebie, to wtedy było widać tą różnicę i ja osobiście wolę ten 308, natomiast ogólnie będę szukała jakichś zamienników tych bronzerów, troszeczkę mi się znudziły, potem już pod koniec jakoś tak mi się dziwnie używało, jakieś plamy mi robiły na polikach, więc nie wiem. Może dlatego, że jakieś takie resztki tam miałam, nie mam pojęcia. Natomiast same w sobie jak najbardziej bardzo ok. Jak nie miałyście, wypróbujcie. Ja szukam czegoś innego. Cena 19,90. Mam też korektor z Kobo. I to jest numerek 101. To jest ten jaśniejszy. Korektor sam w sobie ogólnie ok. On ładnie rozświetlał tą skórę pod oczami. Krył tak sobie, natomiast wiecie co, mi on przesuszał tutaj skórę, szczególnie tutaj w kącikach oczu, było, podkreślał zmarszczki i było widać takie wysuszenie, nie wiem, ja osobiście go tak sobie polubiłam, nie wiem czy go kupię ponownie, cena jakieś 13 chyba złotych, ale nie wiem. Dajcie znać, jeśli go miałyście, macie, używacie, co o nim myślicie. Zresztą mam nadzieję, że napiszecie w komentarzach, wypowiecie się na temat wszystkich tych kosmetyków, bo ja jestem również ciekawa Waszych opinii. Mam też dwa tusze do rzęs. Jeden był moim ulubieńcem i to jest Vibo Boom Boom. Jeżeli nie widziałyście nigdy, to ja Wam pokażę, jak ona ma szczotę. Dużą, z takimi małymi włosami. On był moim ulubieńcem. Dziewczyny często zarzucały mu to, że nakłada za dużo produktu na rzęsy. I tak jest, ja się zgadzam, natomiast ja lubię taki efekt, lubię mieć tego dużo, lubię mieć dużo tuszu na rzęsach, z tym, że ten był jakiś felerny, nie wiem, czy ktoś go otworzył w Rossmanie wcześniej, czy co. Był strasznie suchy, źle się nim malowało i trochę, szczerze Wam powiem, że jakoś tak, nie wiem, nie podobał mi się i nie mam chęci na razie go kupić ponownie. Kosztuje 13 zł. Jeżeli nie lubicie takich mokrych maskar, to absolutnie go nie bierzcie. Drugą maskarą jest Mega Volume Collagen z L'Oreala.
Też duża szczota, tylko to jest już normalna z włosiem, nie silikonowa. Kiedyś ten tusz miałam i sprawdzał mi się bardzo dobrze. Używałam go około pół roku bez przerwy, dzień w dzień. Dawał piękny, czarny efekt na rzęsach. Może nie tyle wydłużał, co faktycznie pogrubiał i byłam z niego bardzo zadowolona. Z tego już mniej. Efekt marny. Krótko go miałam, jakieś 2, może 3 miesiące maksymalnie. Jak za cenę 60 zł, bo taka jest oryginalna cena, to słuchajcie, uważam naprawdę, że jest on niewarty swojej ceny. Wiem, że dużo osób go lubi, natomiast jeśli chodzi o moje zdanie, to nie. Ja go na pewno ponownie nie kupię. Mam też kredkę z Maybelline Brow Satin. To jest ta kredka do brwi. Ja mam w kolorze Dark Brown. I powiem Wam tak. Cudowna kredka. Mam jeszcze drugą, która właśnie mi się kończy. Na pewno sobie je dokupię na promocji teraz w Rossmanie. Pięknie, naturalnie wygląda, jeżeli macie takie brwi jak ja, czyli takie ciemne, to weźcie sobie ten odcień, jeżeli macie jaśniejsze, weźcie odcień jaśniejszy. Wygląda rewelacyjnie, macie jakieś ubytki w brwiach, czy chcecie sobie te brwi pogrubić, to ona spełnia swoje zadanie w 100%. Tak więc bardziej naturalnie wyglądającej kredki to ja chyba nie miałam. Tak więc za 28 zł, a na promocji za te 15 zł naprawdę Wam polecam. I ostatnią już rzeczą jest lakier z Rimmela Rain Rain Go Away. Uwielbiam ten kolor, naprawdę wygląda przepięknie na paznokciach. Pasuje do wszystkiego i to był też mój ulubieniec. Ja też gdzieś wcześniej w filmikach Wam wspominałam, że ten lakier sam w sobie jest bardzo gęsty. Dodatkowo, jak nie malujecie go, otwieracie, wpada tam to powietrze, wlatuje, to on jeszcze bardziej wysycha, wysycha i robi się jeszcze bardziej gęsty. I niestety mi również, zobaczcie, wysechł. Trochę tam jeszcze go jest, ale zobaczcie, nie da się go używać, więc ja proponuję, jeśli chodzi o te lakiery, kupić jeden, zużyć, kupić następny. Ja miałam chyba w międzyczasie jeszcze jakieś 2 kolory w tym samym czasie i również ich nie zużyłam, dlatego że wyschły mi, bo były się już tak gęste, że nie dało się nimi malować, aż w końcu wyschły. Tak więc sam w sobie lakier rewelacyjny, jeżeli nie miałyście, koniecznie go wypróbujcie. Numerek 498. I to już wszystko. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał. Jeśli tak, to dajcie kciuki w górę i zapraszam Was już teraz na kolejne filmiki. Do zobaczenia. Hej!